No i jest kolejna para, czyli Grzegorz i Małgorzata. Grzegorz, jestem jabłkiem czy nie? O to jest pytanie. Tak jest. No to zobaczcie, niechaj sami odpowiedzą na scenie. Przed wami Grzegorz i Małgorzata. Cały ten program jest dla niego takim życiowym happeningiem, ponieważ naprawdę krótki czas, wyskakiwanie na żywo, bycie w innym, nowym charakterze, że śpiewam. Grzegorz nie jest łatwym uczniem. Iskrzy czasami i czasami jest naprawdę tak sobie. Z programu na program czuję, że już to, że zaśpiewam, mamy za sobą. Szybkie, wolne kawałki już były. Pytanie, co dalej? Dzisiaj właśnie jest ten wyraz tego, co chciałem zaproponować od siebie. Wymyślił to pod kątem, żeby pokazać swoje nowe możliwości, takie, których jeszcze nie pokazywał, i bardzo dobrze. O to chodzi. Prosta piosenka, prosta melodia, rozbudowane show. To jest propozycja na teraz. A teraz pochodzący z Polski centralnej Kujawiak, stylizowany na melodię ludową, czyli Czerwone Jabłuszko. I przed państwem Grzegorz Halama i Małgorzata Ostrowska. Czerwone, czerwone jabłuszko. Przekrojone na krzyż. Czemu? Czemu, czemu ty, dziewczyno, krzywo na mnie patrzysz? Gęsi zawodą. Kaczki za wodą, kaczki. Uciekajcie, dziewczyno, bo cię powodą. I buzi dasz, ty mi buzi dasz. Ja ci buzi dam, ja ci buzi dam. Ty mnie nie wydasz, ty mnie nie wydasz. Ja cię uciekaj, dziewczyno, bądź cię powodą. Ty mi buzi dasz, ja ci buzi dam. Ty mnie nie wydasz, ja ci nie wydam. Gęsi za wodą, kaczki za wodą. Ty mnie nie wydasz, ja ci nie wydasz, ja ci nie wydam. Gęsi za wodą, kaczki za wodą. Ty mnie nie wydasz, ja ci nie wydam. Wyższa szkoła jazdy. Zgadza się, Doda? Tak, zgadza się. Ja w ogóle jestem, dzisiaj teraz to mówię, jestem wodniczką, a wszyscy co znaku wodnika zmieniają świat, wprowadzają rewolucję i dzięki nam wszyscy wiedzą, co to jest koło oraz ogień. Natomiast... nie, no tak. I dlatego lubię wszystkie rzeczy oryginalne, inne, nietypowe. Bardzo mi się podobała wasza interpretacja. Niekiedy, no, taka piorunująca dosyć. Indywidualne podejście. Cieszę się, że mogę was tutaj oglądać, bo lubię takich freaków, którzy mają na siebie pomysł i nie boją się go tutaj, prawda, pokazywać wszem i wobec. Dziękuję za tę opinię, pani Ireno. Ja się już bałam, że państwo nie zaśpiewają tej prawdziwej linii melodycznej. Myślę sobie, Matko Boska, nikt tego nie pozna.
to już trochę może za dużo, ale jednak w porządku. To tak jak trzeba. Temat, a potem można na ten temat improwizować. No nie no, oryginalnie, bardzo mi się podoba, bardzo ładnie. Dziękuję, dziękuję. No to z takimi ocenami śmiało możecie w podskokach zmierzać w kierunku Mariusza. Dziękuję. Ponieważ jestem zodiakalną wagą, muszę tutaj zrównoważyć atmosferę i wprowadzić pewne reguły i zasady, dlatego już teraz bardzo proszę wszystkich, wysyłajcie SMS-y na tę parę pod numer 7320, w treści wpisujcie C oraz swój kod pocztowy. Mamy dla was piękny, luksusowy samochód Audi A3 oraz walizkę, która się nie domyka. Tyle tam pieniędzy, 100 tysięcy złotych. To było niebanalne wykonanie, to było niebanalne wykonanie. Komu gratulować pomysłu? Grzegorzowi. Grzegorzowi? Grzegorzowi. O, i to miłe słowa od pani trener, co? Grzegorzowi pomysł. Opowiedz trochę, jak na to, ten? We własnych słowach. Ja tak mam, że mnie czasami coś trzepnie, to sobie myślę, prosta piosenka, to trzeba tam coś... Ja wiem, ja cię raz spotkałem. Pogmerać. Nie no, była tworzona wspólnie, to nie jest tak, że wpadłem i powiedziałem, pan siada tu, pan tu, gramy tak. Ale wydziwiłeś trochę. Ale trochę. Jak? Udało się chyba, co? No nie wiem, no chyba się udało. Skończyliśmy. Bałam się, że się gdzieś w środku wywrócimy, ale udało się. Tam nigdzie się nie wywrócicie. Przynajmniej zobaczmy, czy jurorzy wywrócą teraz punktację do góry nogami. Irena Santor. Zaraz wywrócą. No nie, ja ci się trochę robię za zobzę. Dobrze. 9. Tomek Karolak. 70. Duda. O, Jesus. Tylko wariaci są coś warci. 10. 29 punktów. Oj, są chyba trzy pary z tą samą punktacją. No gratulować, gratulować. Dzisiaj naprawdę zawzięty, zacięty odcinek. Powiedzcie mi, jak to jest, bo wiem, że macie mało czasu na to, żeby się spotykać. Wiem, jak to jest, bo kabaretujemy, występujemy. Małgorzata, koncertujesz. Jak to jest z spotkaniami waszymi? No nie spotykamy się po prostu. Nie spotykacie się. No to ślicznie wam to wychodzi. Bo, jak na taki pierwszy szczał. Lepiej nam wychodzi, jak się nie spotykamy. No to jest to program na żywo i niechaj po prostu... Każdy ma swój patent. A my zobaczmy, kogo jeszcze zobaczymy w dzisiejszym programie.